Serwus! Zapraszamy na naszą wyjątkową podróż po okolicach Puszczy Knyszyńskiej, gdzie odwiedzimy jedne z najpiękniejszych i najbardziej fascynujących miejsc w regionie. Nasza wycieczka obejmie malowniczy Supraśle z jego zabytkami i pięknymi bulwarami, historyczny Tykocin pełen kulturowych skarbów, a także niezwykłe tatarskie wioski Kruszyniany i Bochoniki, gdzie tradycja spotyka się z duchowością. Przygotujcie się na odkrycie ukrytych perełek Podlasia, które oczarują Was swoją historią, architekturą i niepowtarzalnym klimatem. To będzie podróż pełna niezapomnianych wrażeń i pięknych widoków. Zaczynajmy! Podczas naszej podróży po malowniczym Podlasiu dotarliśmy do Supraśla, urokliwej miejscowości pełnej zabytków i pięknych widoków. Nasz spacer rozpoczęliśmy od bulwarów nad rzeką Supraśl, które oferują spokojne i malownicze trasy, idealne do relaksującej przechadzki. Podążając bulwarami, dotarliśmy do prawosławnego monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Boga Rodzicy, którego majestatyczną sylwetkę podziwialiśmy z zewnątrz. Następnie nasza droga prowadziła obok imponującego pałacu Buchholców, w którym obecnie mieści się liceum plastyczne. Budynek zachwyca swoją architekturą i stanowi ważny element historycznego krajobrazu Supraśla. Kolejnym punktem naszej wycieczki była ulica 3 Maja, pełna klimatycznych domów, które przenoszą nas w czasie i ukazują bogatą historię tej miejscowości. Spacerując po tej urokliwej ulicy, poczuliśmy autentyczną atmosferę Supraśla. Na koniec naszej wizyty zwiedziliśmy dwa kościoły. Pierwszy z nich to kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy. Zbudowany w XIX wieku, charakteryzuje się eklektycznym stylem. Jego jasne, harmonijne wnętrze sprzyja modlitwie i refleksji, a bogato zdobiony ołtarz główny przyciąga wzrok wiernych i turystów. Wnętrze kościoła zdobią również liczne obrazy i rzeźby, które dodają miejscu wyjątkowego charakteru. Drugim był kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Ta imponująca świątynia zbudowana została w 1885 roku w stylu neogotyckim. Do 1939 roku była to świątynia ewangelicko-augsburska. W okresie II wojny światowej została zdewastowana przez obu okupantów i nieużywana do lat 80. XX wieku. Podczas naszej podróży po okolicach Puszczy Knyszyńskiej dotarliśmy do Kruszynian, miejsca pełnego wyjątkowej historii i kultury. Naszą wizytę zaczynamy od meczetu, jednej z najstarszych i najbardziej znanych muzułmańskich świątyń w Polsce. Z zewnątrz meczet zachwyca swoją skromną, drewnianą architekturą, stanowiącą doskonały przykład tatarskiego dziedzictwa. Niedaleko meczetu znajduje się muzułmański cmentarz, czyli mizar, pełen starych nagrobków, które opowiadają historię Tatarów osiedlonych na tych ziemiach. Spacerując między mogiłami, czujemy atmosferę spokoju i szacunku dla przeszłości. Tuż obok odwiedzamy również tatarską restaurację, gdzie można skosztować tradycyjnych potraw przygotowywanych według starodawnych receptur. Wewnątrz restauracji znajduje się małe muzeum tatarskie, które prezentuje bogatą historię i kulturę tej wyjątkowej społeczności. Eksponaty takie jak tradycyjne stroje, narzędzia i fotografie przybliżają nam codzienne życie Tatarów na Podlasiu.
Kontynuując naszą podróż, podążamy dalej szlakiem tatarskim i docieramy do malowniczej wsi Bochoniki. Naszą wizytę rozpoczynamy od meczetu, zbudowanego w drugiej połowie XIX wieku, kolejnej ważnej świątyni muzułmańskiej w regionie. Ta skromna drewniana budowla jest świadectwem wielowiekowej obecności Tatarów na tych ziemiach. Po zwiedzeniu meczetu odwiedzamy pobliską restaurację tatarską, gdzie mamy okazję spróbować autentycznych potraw przygotowywanych według tradycyjnych receptur. Bochoniki, podobnie jak Kruszyniany, oferują unikalne doświadczenie, łącząc duchową głębię z historycznym i kulinarnym dziedzictwem, tworząc niezapomniany fragment naszej podróży po Podlasiu. Pod meczetu w Bochonikach udaliśmy się na mizar, czyli muzułmański cmentarz w lesie. Jest to największy w Polsce właśnie cmentarz muzułmański. Zwiedzając okolice Puszczy Knyszyńskiej i Supraśla, warto wybrać się do rezerwatu Przemianka. Został on założony w 1987 roku. Trasa to jest troszkę ponad 2 km i ścieżka wiedzie płatkami poprzez rozlewiska, torfowiska i bagna. Bardzo przyjemna droga i chodźmy. W rezerwacie Krzemionka można natrafić na ślady prehistorycznej kopalni krzemienia i została ona odkryta w 1991 roku przez leśnika Romana Pruskiego. Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, że przed około 3000 lat istniało tutaj zagłębie wydobywcze krzemienia i jego przetwórstwo. Znajdowało się tu około 300 kopalń oraz kamieniołomy, a ślady po dawnych kopalniach pokrywają południowy stok wzgórza. Od szczytu do podnóża są też widoczne liczne zagłębienia i hałdy. No, polecamy wybrać się do rezerwatu Krzemionka. Rewelacyjna ścieżka. Całość zajmuje gdzieś w granicach tak półtorej godzinki. Pierwszą część pokonujemy po drewnianej kładce, a później leśną ścieżką. Trzeba powiedzieć, takim końcowym punktem, w którym zawracamy, jest właśnie ta prehistoryczna kopalnia krzemienia. Jesteśmy teraz w Jałówce, przy ruinach kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego. Kościół zbudowany został w latach 1906-1915, wyświęcony w 1919 i zniszczony w trakcie działań wojennych w 1944 roku. Thank you.
jesteśmy teraz na rynku w Tykocinie. Początki Tykocina sięgają już XIV wieku, kiedy to osada rozwinęła się z osady podgrodowej na pograniczu Mazowsza i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W XV wieku, a dokładnie w 1425 roku, Tykocin otrzymał prawa miejskie od księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Wkrótce potem miasto znalazło się pod panowaniem Wielkiego Księstwa Litewskiego. XVI wiek zaś to wiek i okres świetności Tykocina. Miasto stało się ważnym ośrodkiem handlowym i kulturalnym. Za panowania Zygmunta Augusta Tykocin stał się królewską rezydencją, a na wzgórzu nad rzeką Narew wzniesiono okazały zamek. W XVII wieku Tykocin podupadł na znaczeniu, a miasto zostało zniszczone podczas wojen polsko-szwedzkich. Kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie to barokowa świątynia wzniesiona w latach 1742-49 z fundacji hetmana Jana Klemensa Branickiego. Wyróżnia się imponującą fasadą z dwiema wieżami, które dominują nad okolicą, oraz bogatym wystrojem wnętrza, które zachwyca barokowym przepychem. Można tu podziwiać wspaniałe ołtarze, z których główny zdobiony jest sceną Trójcy Przenajświętszej. Równie imponujące są ambony i chrzcielnica, które zostały misternie wykonane przez znakomitych rzemieślników tamtego okresu. Szczególną uwagę przyciągają także liczne detale architektoniczne oraz malowidła, które nadają wnętrzu świątyni niepowtarzalny charakter. Kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej to nie tylko miejsce kultu, ale także ważny punkt na mapie turystycznej Podlasia. Jego architektura i wystrój stanowią cenny przykład barokowej sztuki sakralnej. Jesteśmy teraz na zamku w Tykocinie i jest to taka, można powiedzieć, perła miasta i wzniesiony został w XVI wieku z rozkazu króla Zygmunta II Augusta. Zamek jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków renesansu w Polsce. To właśnie w Tykocinie w 1705 roku przy spotkaniu króla Augusta II Mocarnego z carem Mikołajem I został nadany po raz pierwszy Order Orła Białego. Wielka synagoga w Tykocinie to jeden z najważniejszych zabytków żydowskiej kultury w Polsce. Zbudowana w 1642 roku, jest jedną z najlepiej zachowanych synagog w kraju. Wyróżnia się masywną murowaną konstrukcją oraz barokowymi elementami architektonicznymi. Wnętrze zdobią piękne polichromie oraz bogato zdobiony Aron HaKodesh. Dziś pełni funkcję muzeum prezentującym historię i kulturę żydowskiej społeczności Tykocina, będącym ważnym miejscem edukacji i pamięci. Po wizycie w urokliwym Tykocinie naszym kolejnym przystankiem jest europejska wieś Bociania w Pętowie. Położona w bliskim sąsiedztwie Tykocina, ta malownicza miejscowość na Podlasiu jest domem dla 27 bocianich par. Każdego roku bociany przylatują tu, tworząc niesamowity spektakl natury. Pętowo zostało uznane za europejską wieś bocianią, co czyni je unikatowym miejscem na mapie Polski. Jesteśmy na górze Stremkowskiej, dokładnie na wzgórzu 126, przy pozostałościach po schronie obserwacyjnym dowódcy Cinka Wiżna. W 1939 w tym miejscu trwały bohaterskie zmagania żołnierzy polskich z najeźdźcami hitlerowskimi
i w dniach od 7 do 10 września 1939 roku 720 żołnierzy i oficerów pod dowództwem kapitana Władysława Raginsa powstrzymywała właśnie na tym odcinku główne siły 19 hitlerowskiego korpusu pancernego. Szacuje się, że niemieckich żołnierzy mogło być tutaj od 36 nawet do 42 tysięcy z ponad setką czołgów. 10 września po wycieńczającej obronie wypuścił pozostałych żołnierzy ze schronu, a sam rozerwał się granatem. A w 2011 roku ekshumowano jego szczątki i w tym momencie spoczywają one w mogile właśnie na terenie schronu. Cerkiew świętej Anny w Królowym Moście została wzniesiona w latach 1904-1928. Świątynia została zbudowana na planie krzyża greckiego z kamienia i cegły licówki w stylu eklektycznym. We wnętrzu znajduje się ikonostas pochodzący z cerkwi w Grodnie. Podczas naszej wizyty w Sokółce, malowniczo położonej miejscowości na Podlasiu, która kryje w sobie bogactwo kulturowych skarbów, jako pierwszy odwiedziliśmy cerkiew pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego. To prawosławna świątynia z charakterystycznymi cebulastymi kopułami, typowymi dla architektury prawosławnej, powstała w 1853 roku. Następnie odwiedziliśmy kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. Historia kościoła sięga XVI wieku, kiedy to król Zygmunt II August wybudował tu pierwszy kościół dla potrzeb dworu królewskiego. Obecna świątynia została wzniesiona w latach 1840-1848 w stylu klasycystycznym. Zachwyca ona harmonijną architekturą. Trójnawowa bazylika z dwiema wieżami i klasycystyczną fasadą imponuje rozmachem i elegancją. Wnętrze świątyni zdobią piękne freski, rzeźby i ołtarze. Knyszyn to urokliwe miasteczko skryte w sercu Puszczy Knyszyńskiej, oferujące turystom bogatą historię. Nasze zwiedzanie rozpoczynamy od lamusu zbudowanego na początku XIX wieku, prawdopodobnie z inicjatywy fundacji parafialnej. Położony naprzeciw plebanii, pełnił funkcję budynku gospodarczego, w którym przechowywano sprzęt, zboże czy żywność. Zaledwie kilka kroków od lamusu znajduje się kościół świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, który stanowi ważny punkt sakralny i historyczny miasta. Zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku, obecną bryłę zyskał w latach 1900-1902. Kościół charakteryzuje się smukłą sylwetką, strzelistymi wieżami oraz detalami architektonicznymi typowymi dla stylu gotycko-renesansowego. Wnętrze kościoła zachwyca harmonijnym połączeniem prostoty i elegancji z pięknie zdobionymi ołtarzami, witrażami i drewnianymi elementami. Następnie udajemy się do zabytkowego domu klatów piaseckich, drewnianego budynku z końca XVIII wieku. Dawniej dom kupców, dziś mieści izbę regionalną. Cerkiew w Starej Grzybowszczyźnie zbudowana została w dwudziestoleciu międzywojennym. Powstała z inicjatywy Eliasza Klimowicza, uznawanego przez lokalną ludność za proroka Ilię. Budowa rozpoczęła się w 1904 roku, ale została przerwana przez I wojnę światową. Po wojnie Klimowicz sprzedał swoje gospodarstwo, by dokończyć budowę. Architektura cerkwi odzwierciedla historię regionu i aktywność tzw. sekty grzybowskiej, pokazując tęsknotę miejscowej ludności za minioną epoką. Przemierzając okolice Puszczy Knyszyńskiej, docieramy
do miejscowości Krynki. Jest tutaj rondo z 12 odnogami, jedyne takie rondo w Polsce. Oprócz tego można tutaj obejrzeć cerkiew oraz 3 synagogi. Jako pierwszą odwiedziliśmy cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, reprezentującą styl architektoniczny charakterystyczny dla regionu. Parafia powstała w 1505 roku, a obecna cerkiew parafialna pochodzi z 1864 roku. Następnie obejrzeliśmy synagogę kaukaską, zbudowaną w 1850 roku na potrzeby miejscowych garbarzy. Służyła również jako centralna synagoga biednej dzielnicy żydowskiej zwanej Kaukas. Kolejnym punktem naszego spaceru była synagoga Hasydów ze Słonimia, świadectwo bogatej kultury hasyckiej w Krynkach. Jest jedną z nielicznych zachowanych wolno stojących bożnic hasyckich w Polsce. Odkryliśmy także ruiny wielkiej synagogi Bet HaKneset, która niegdyś była centrum religijnym i kulturalnym żydowskiej społeczności. Na koniec odwiedziliśmy zabytkowy młyn, który przypomina o dawnych rzemieślniczych tradycjach Krynek. Każde z tych miejsc jest nie tylko świadectwem historii, ale także ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Podlasia. Będąc w okolicy Puszczy Knyszyńskiej, dokładnie to jakieś 10 km od Supraśla, jest Arboretum w Kopnej Górze. Przed Arboretum jest duży darmowy parking. Wstęp do Arboretum jest darmowy. Arboretum czynne od 9 do godziny 19 i od chyba 1 kwietnia do końca września. Bardzo polecamy odwiedzić właśnie Arboretum w Kopnej Górze. Rewelacyjne miejsce. Świetnie można się zresetować. I na tym będziemy kończyć właśnie pierwszą część naszych podlaskich wojaży. Odwiedziliśmy fantastyczne miejsca w okolicach Puszczy Knyszyńskiej i Supraśla, że na pewno polecamy tutaj zajrzeć i oderwać się po prostu od zgiełku, wyciszyć
Jak podobał się wam film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i do zobaczenia w kolejnej części, w której będziemy eksplorować dalsze tereny Podlasia. Cześć!